W dzisiejszym odcinku chciałbym uświadomić Państwu, dlaczego większość z Was źle leczy cukrzycę typu drugiego. Tym samym chciałbym także poinformować Państwa, że po dziś dzień większość osób leczących właśnie tę chorobę niestety robi to źle. Szanowni Państwo, bez zbędnego przeciągania, przejdźmy od razu do meritum sprawy. Niestety dzisiejszy model leczenia cukrzycy typu drugiego polega na tym, że pacjenci świadomie albo też nieświadomie leczą tylko i wyłącznie objawy tej choroby, ponieważ we współczesnej medycynie leczenie cukrzycy typu drugiego opiera się tylko i wyłącznie na obniżaniu poziomu glukozy we krwi. Chciałbym zauważyć i przypomnieć Państwu, że przyczyną cukrzycy typu drugiego nie jest podwyższony poziom glukozy we krwi, ale insulinooporność, która do podwyższonego poziomu glukozy we krwi prowadzi. Zatem powstaje pytanie za 100 punktów, dlaczego po dziś dzień leczymy tylko i wyłącznie objawy choroby, a nie jej przyczyną? Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Jeśli otworzycie Państwo dowolne źródło wiedzy na temat cukrzycy w internecie, to 99,9 tych źródeł pisze jasno, że przyczyną cukrzycy, powtórzę raz jeszcze, jest insulinooporność, czyli niewłaściwa reakcja komórek na działanie insuliny, której zadaniem jest wprowadzanie glukozy do komórki, aby ta mogła przekształcić się do energii. Jeśli połączenie insuliny z komórką jest nieprawidłowe, glukoza, mówiąc kolokwialnie, odbije się od komórek, wraca do krwi i tam zwiększa się jej poziom. I tak właśnie powstaje typowy objaw cukrzycy, czyli podwyższony poziom glukozy we krwi. Sęk w tym, powtórzę raz jeszcze, że za duża ilość glukozy we krwi jest tylko objawem choroby, a nie jej przyczyną. Zatem powstaje nieodparte pytanie, dlaczego po dziś dzień leczymy tylko i wyłącznie objawy cukrzycy, a nie jej przyczynę? Bo spójrzmy, jak w dzisiejszych czasach wygląda leczenie cukrzycy typu drugiego. Otóż przychodzi Kowalski do lekarza, lekarz diagnozuje cukrzycę, no i pacjent otrzymuje lek pierwszego rzutu, z którym z reguły zostaje do końca życia, który nazywa się metformina. A dla tych, którzy lubią historię, to przypomnę, że dokładnie 99 lat temu metforminy użyto po raz pierwszy. I po dziś dzień, po 99 latach, lek ten jest wciąż głównym lekiem używanym w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Co ciekawe, tak samo jak 99 lat temu, francuski lekarz Jean Stern, czyli odkrywca metforminy, nie wiedział, dlaczego metformina działa w cukrzycy typu drugiego, to po dziś dzień nie znamy w pełni mechanizmu działania właśnie tego leku. Najwięcej dowodów wskazuje na to, że lek ten hamuje syntezę glikogenu w wątrobie, a glikogen to, przypomnę, wiele cząsteczek glukozy. Dzięki temu w organizmach cukrzyków dochodzi do lepszego bilansu glukozy, co przekłada się na zmniejszenie poziomu właśnie tego wskaźnika we krwi. Ale niestety wciąż rozmawiamy o poziomie glukozy, a nie o insulinooporności. Bo ilość danych, która wiąże właśnie ten lek z potencjalnym wpływem na insulinooporność, jest najprościej mówiąc szczątkowa. Zatem podsumowując to, co powiedzieliśmy do tej pory, po dzień dzisiejszy cukrzycę typu drugiego leczymy lekiem, który wynaleziony został 100 lat temu. Wiemy, że obniża on poziom glukozy we krwi, nie znamy w pełni zasady jego działania i podsumowując wszystko jednym słowem, wszyscy są zadowoleni. Problem polega tylko na tym, że prawdziwa przyczyna cukrzycy, czyli insulinooporność, w osobach chorych wcale się nie zmniejsza, a wręcz przeciwnie, wciąż narasta. To powoduje, że osoby przyjmujące leki zauważają u siebie, że coraz trudniej jest im kontrolować poziom glukozy we krwi, często muszą podnosić dawki leków po to, by utrzymać poziom glukozy na takim poziomie, jak to było na przykład kilka lat temu. Ale jest to oczywiście wynik tego, że insulinooporność wciąż narasta, ponieważ leki oddziałują tylko i wyłącznie na glukozę, a nie na insulinooporność. W wyniku czego, jak wskazują badania naukowe, około połowa pacjentów będzie wymagała leczenia insuliną w przeciągu około 10 lat od zdiagnozowania choroby. Zatem, czy metformina naprawdę leczy cukrzycę, skoro połowa osób z cukrzycą po 10 latach wymaga stosowania insuliny? I tak stojąc zupełnie z boku i komentując tę sytuację, można powiedzieć, że pacjent zyskał pewnego rodzaju abonament na zdrowie. Bo dopóki będzie przyjmować leki, do tego czasu poziom glukozy będzie w miarę uregulowany. Jeśli tego nie zrobi, będzie się musiał mierzyć z powikłaniami cukrzycy. I zanim przejdę dalej, chcę jedną rzecz wyklarować. Może pojawić się oczywiście pytanie. Czy zatem zasadne jest stosowanie leków, które obniżają poziom glukozy we krwi? Odpowiedź brzmi tak. Oczywiście jest bardzo zasadne.
Właściwe leczenie cukrzycy powinno wyglądać tak, że powinniśmy właśnie niwelować objaw cukrzycy w postaci podwyższonego poziomu glukozy we krwi właśnie z wykorzystaniem tych leków, tak żeby się zabezpieczyć przed powikłaniami, ale priorytetem w każdym momencie leczenia cukrzycy powinna być walka z insulinoopornością, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odwracać cukrzycę typu drugiego. No i teraz ktoś może powiedzieć, dobra, doktor, nie wygłupiaj się, głupoty nam tutaj opowiadasz, w internecie pisze, że cukrzyca typu drugiego to jest choroba nieuleczalna, przewlekła, do końca życia, to samo powiedział przecież mój lekarz, co ty tam w tych internetach siejesz zamęt? No cóż, biorąc pod uwagę dostępność wiedzy oraz jej jakość sprzed 99 lat, czyli wtedy, kiedy konstruowano pierwszy lek na cukrzycę, używany do dziś, biorąc także pod uwagę jakość tej wiedzy, na której bazują obecni lekarze z podręczników z lat 50., 60. czy 70., śmiem przypuszczać, że w zakresie insulinooporności bardzo wiele się zmieniło. Bo patrząc nawet na wyszukiwarkę badań naukowych, bardzo łatwo zauważyć, że do roku 1990, od roku 1950, istnieje tylko 59 badań naukowych, które w jakikolwiek sposób opisywały insulinooporność. Niemniej jednak, tylko kilka z nich zadawało znak zapytania między cukrzycą a insulinoopornością. A kiedy zmienimy ten zakres od roku 1990 do dnia dzisiejszego, widzimy 1145 wyników, czyli dokładnie tyle badań naukowych na temat insulinooporności powstało przez ostatnie 31 lat. Prawdziwy wzrost, jak widać, zaczął się dopiero mniej więcej w roku 2000. Czyli podsumowując, my dopiero od 20 lat zaczynamy zbierać prawdziwą wiedzę na temat prawdziwej przyczyny cukrzycy, czyli insulinooporności. Prócz tego pojawiają się nowe dane, które sugerują, że prócz insulinooporności to nagromadzenie tłuszczu zarówno w wątrobie, ale także i w trzustce jest stanem ściśle związanym z cukrzycą typu drugiego. Zatem dobrze znany stan patologiczny pod nazwą stłuszczenie wątroby nabiera zupełnie nowego znaczenia w kontekście leczenia cukrzycy typu drugiego. I aby uzmysłowić Państwu wartość tych danych, chciałbym przytoczyć tutaj badanie naukowe z 2019 roku. Tytuł tego badania jest następujący. Zrozumienie mechanizmów odwracania cukrzycy typu drugiego. Treści tego badania czytamy. Badanie kliniczne i patofizjologiczne wykazało, że cukrzyca typu drugiego jest stanem spowodowanym głównie nadmiernym, ale odwracalnym gromadzeniem się tłuszczu w wątrobie i trzustce. Dalej czytamy. Badanie nad odwracaniem cukrzycy oparte na podstawowej opiece zdrowotnej wykazało, że 46% osób z cukrzycą typu drugiego może osiągnąć remisję po 12 miesiącach, a kolejne 36% po 24 miesiącach, w której pośredniczy utrata masy ciała. Co ciekawe, już w 2010 roku wielu badaczy wskazywało na to, że tłuszcz zgromadzony w wątrobie jest niezależnym od insulinooporności czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy. Czyli to już nie tylko insulinooporność, ale także nagromadzenie tłuszczu w wątrobie i trzustce, nawet bez insulinooporności, może powodować cukrzycę typu drugiego. Bardzo chciałbym przedstawić Państwu to badanie naukowe. Badanie z 2010 roku. Tłuszcz wątrobowy w patogenezie insulinooporności i cukrzycy typu drugiego. W treści czytamy. W wielu badaniach prospektywnych wykazano również, że akumulacja tłuszczu w wątrobie z przyczyn niealkoholowych jest niezależnym od otyłości czynnikiem prognostycznym cukrzycy typu drugiego. Czyli podsumowując ten odcinek do tego miejsca, jak widać uzyskanie remisji w cukrzycy typu drugiego jest możliwe, więc nie jest to tylko i wyłącznie mój wymysł, ale są to dane poparte badaniami naukowymi. Z tego miejsca chciałbym przekazać jeszcze jedną bardzo cenną informację dla nowo zdiagnozowanych osób z cukrzycą typu drugiego. Jeśli jesteś nowo zdiagnozowany, co w nomenklaturze medycznej i badań naukowych oznacza, że minął mniej niż rok od momentu rozpoznania choroby, to jak wskazują badania naukowe, które zaraz pokażę, masz kilkukrotnie większą szansę na remisję w cukrzycy niż osoby, u których cukrzyca trwa już wiele lat. I tutaj powołam się oczywiście ponownie na badanie naukowe. Badanie z 2016 roku. Remisja niedawno rozpoznanej cukrzycy typu drugiego z utratą masy ciała i ćwiczeniami. We wnioskach czytamy. W przypadku osób z niedawno zdiagnozowaną cukrzycą typu drugiego, gotowych do podjęcia formalnego programu zmiany stylu życia
80% osób, które ukończyły ten program i 67% naszej populacji osiągnęło przynajmniej częściową remisję w cukrzycy typu drugiego po 6 miesiącach. Podsumowując ten odcinek, jeśli jesteś nowo zdiagnozowaną osobą z cukrzycą typu drugiego, koniecznie jak najszybciej wprowadź zmiany w swoim stylu życia, czyli postaraj się stracić kilka kilogramów, zadbaj o aktywność fizyczną oraz o zmniejszanie insulinooporności, o czym będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach. A osoby, które już leczą cukrzycę typu drugiego kilka albo kilkanaście lat, szanowni Państwo, proszę zwróćcie uwagę na to, że zmniejszanie insulinooporności w Waszym wypadku także może znacznie ograniczyć zasięg, objawy oraz powikłania tej choroby. Pod warunkiem, że zaczniecie leczyć prawdziwą przyczynę, a nie tylko objawy cukrzycy typu drugiego. Więc jeśli znasz kogokolwiek, kto dopiero co zachorował na tę chorobę, przekaż mu tę informację, ponieważ ta może znacznie polepszyć jego stan zdrowia. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Już niebawem kolejne odcinki na temat cukrzycy, insulinooporności, postu przerywanego i zdrowego odchudzania. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, wszystkiego Państwu dobrego życzę i do usłyszenia.